Kuba, częścią piłki nożnej są kontuzje. Ty, wykorzystując kontuzję Damiana, wskoczyłeś do pierwszego składu. To był twój debiut. Jak się dzisiaj czułeś na boisku? No, czasami właśnie tak to jest, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Pracowałem ciężko na tą chwilę. Bardzo fajnie było zagrać. Myślę, że dobrze cała drużyna grała. Ja się fantastycznie czułem i szkoda, że nie 3 punkty, ale cieszymy się z jednego. No właśnie, jakbyś ocenił to dzisiejsze spotkanie z Miedzią Legnica, rywalem wymagającym i typowanym przez niektórych do awansu? Tak, tak jak mówiłem wcześniej, już 10 drużyn ma ambicje na to, żeby wejść do Ekstraklasy. My oczywiście też mamy takie. Bardzo fajnie się grało, ciężko się grało, intensywne, dużo biegania, ale dobrze zostaliśmy przez trenera przygotowani na właśnie taką intensywną grę i myślę, że dzisiaj to było widać. Te 0 do 0 chyba nie będzie takim wyznacznikiem tego, jak będzie wyglądała ta runda w waszym wykonaniu, bo chyba dobrze się zaczynacie czuć razem na boisku. Tak, owszem, zawsze gramy o zwycięstwo. Czasami są też takie mecze, ale tak jak mówiłem, może być tak, że na końcu ten punkt będzie wart złoto. Przed Wami kolejny mecz już we wtorek. Jak ten okres przygotowawczy, krótki, do tego spotkania będzie wyglądał? No teraz trzeba się szybko zregenerować, analizę zrobić tego meczu i pełną parą znowu wejść na następny mecz.